Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób zweryfikować spadki napięcia na kablu, przewodzie masowym. Przewód masowy jest podłączony tutaj, taki gruby, do klemy. Tu jest zaprasowany ten przewód do ujemnego słupka akumulatora. I najczęściej, jeżeli już mamy problemy ze spadkami napięć, to występuje to na przewodzie plusowym. Tym tutaj, który idzie przez rozrusznik najczęściej i do złącza B2 plus B+ w alternatorze. I tu czasem są spadki generowane najczęściej na połączeniach, czyli właśnie na klemach, stąd klemy się wymienia. Ale na przewodzie tym tutaj masowym, ujemnym, minusowym, na tym też mogą być generowane spadki. I właśnie najczęściej jest to też klema. Stąd też klemy się wymienia parami. Na przykład takie można sobie zamontować, kupić w sklepie motoryzacyjnym na przykład, czy w internecie. I teraz jak zweryfikować, czy jest tu jakiś spadek na tej klemie, na tym przewodzie? Musimy skorzystać z multimetru ze sprawną baterią, ustawić sobie napięcie stałe na pokrętle 20 V na początek, podłączone mamy sondy badawcze. Warto skorzystać z takich żabek, krótkich przedłużek. Można kupić za 2 zł, za złotówkę, samemu sobie zrobić. I jedną stronę podłączamy do tutaj klemy. Na przykład tutaj, o, proszę, do śruby dobrze dociskamy, żeby wszystko było dobrze tutaj podłączone. Jest? Jest. Drugą stronę najlepiej podłączyć do obudowy alternatora. Obudowa alternatora często jest taka, jak widzicie, skorodowana, zabrudzona, więc warto za pomocą tej żabki, która ma te końcówki takie trochę ostre, po prostu poruszać parę razy, żeby dobrze się to wszystko połączyło. Ja tu skorzystam ze śruby. Tu jest akurat taka śruba, to miejsce mi pasuje. O, tak sobie tutaj wszystko zrobię. Otworzę sobie tą żabkę i po prostu podłączę sobie tu do śruby. Parę razy pokręcę, tak żeby ten styk był maksymalnie dobry. Oczywiście może też być, no tutaj na przykład ten element, czy obudowa alternatora. Ok, jest bardzo dobre połączenie. Tu sprawdzam, czy wszystko jest stabilnie podłączone. Nie do końca, muszę poprawić, chwila. Wszystko musi być dobrze podłączone, to jest bardzo ważne. O! Teraz mamy bardzo dobry styk. Wszystko jest ok. Czyli wibracje silnika nie będą miały tutaj żadnego znaczenia. Tutaj także mamy wszystko dobrze podłączone. Weryfikujemy. Jest. Czyli mamy, jak widzicie, multimetr ustawiony na 20 V napięcia stałego. Podłączony do obudowy alternatora i do klemy. I teraz włączymy silnik, uruchomimy klimatyzację, światła, tylną szybę ogrzewania, radio, czyli sporo różnych odbiorników, obciążymy układ, silnik będzie pracował i zweryfikujemy, jaki mamy spadek na tych przewodach tutaj, na tym przewodzie ujemnym, na tych złączach różnych, czyli na tej klemie i ewentualnie innych połączeniach, jeżeli występują przy silniku. Jaki powinien być maksymalny spadek? Maksymalny spadek od alternatora do tutaj akumulatora, do klemy ujemnej, nie powinien przekraczać 0,2 V przy mocnym obciążeniu elektrycznym podczas pracy silnika. I teraz sobie to sprawdzimy. Włączmy sobie multimetr. Pamiętajcie, aby multimetr miał w pełni sprawną baterię. To jest bardzo ważne. Jest 20 V, wszystko jest ok. Na razie nie ma żadnego spadku, bo jej nic nie pracuje. Możecie zrobić taki pomiar samodzielnie. Podobnie w osobnym filmiku Wam pokazałem, jak zrobić taki pomiar na kablu plusowym. Więc tak, włączamy silnik. Silnik już jest gorący, więc będziemy mieli wiarygodne pomiary. Silnik włączony. O, zobaczmy na razie bez żadnego obciążenia, jaki jest spadek. O, tutaj jest minus, mógłbym na odwrót podłączyć, ale nie ma to żadnego znaczenia. Tu spadek mamy, jak widzicie, 0,01 V.
mało, bo nie mamy żadnego obciążenia. Zmienię teraz zakres z 20 na 2 V, żeby mieć bardziej precyzyjne pomiary. Czyli mamy spadek 0,15 V. Mało, super. Włączymy sobie teraz obciążenie. Światła mijania. Klimatyzacja. Wentylacja. Radio. Co jeszcze włączymy? I tylną szybę ogrzewanie. Plus lusterka. Więc mamy już spore obciążenie elektryczne teraz podłączone. Gorący silnik. Wszystko jest ok. Idziemy. Spadek napięcia, jaki występuje na tym przewodzie minusowym na masie od alternatora do akumulatora, to 0,82, czyli znacznie poniżej 0,2, więc nie możemy się do niczego doczepić w zakresie tutaj klemy minusowej przewodu, szczególnie minusowego. Wszystko odnośnie kwestii minusowej masy jest w najlepszym porządku. Jeżeli mielibyśmy tutaj pomiar powyżej tutaj 0,2, jakby tu była 2, to już jest coś nie tak. Klema, jakieś inne połączenia przy rozruszniku, ale najczęściej może też i przy alternatorze. O, tu mamy taki sam alternator, jaki mam zamontowany. I tutaj akurat jeżeli chodzi o alternator, my się podłączyliśmy do obudowy, która jest masą, czyli tym minusem naszym, więc tutaj no raczej wątpię, że coś będzie jakiś problem, ponieważ alternator łączy się tutaj za pomocą takiej grubej, długiej i grubej śruby, więc tu jest połączenie bardzo dobre. Dodatkowo mamy tu jeszcze elementy metalowe też połączone, więc masa, tu żadnego problemu nie ma. Ale zweryfikowaliśmy na sporym tym odcinku od alternatora przez silnik naturalnie, bo alternator do silnika jest przykręcony do bloku. I tu przewodami, tu przewodem ujemnym, czy masowym, przez klemę i spadek mamy naprawdę nikły, więc tutaj od kwestii masowej, ujemnej nie mamy się czego wstydzić, wszystko jest w najlepszym porządku. Oczywiście ten minusik, który mi się tutaj wskazuje, to polaryzacja. Po prostu tą sondę mógłbym podłączyć pod tą żabkę, a tą sondę pod tą żabkę i minus by znikł, ale nie ma to żadnego znaczenia do kwestii pomiaru. Liczą się tutaj cyferki. Dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, zostawcie łapę w górę, jeżeli Wam się spodobało. Subskrybujcie kanał. Wasze komentarze będą dla mnie bardzo cenne. Mam nadzieję, że dzięki moim poradnikom nie jedno z Was zaoszczędzi pieniądze i ewentualny czas, który moglibyście stracić. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!